Jak zawsze odwieczny dylemat, komu rozdzielić środki finansowe i tutaj sprawa dzisiaj poruszona, no ten sport. To jest oczywiście, wtedy takie dylematy są, jeżeli jest dużo, dużo potrzeb, a mało pieniędzy. Myślę, że każdy by chciał znaleźć dla siebie jakieś zajęcie, czy w kulturze, czy w sporcie. Natomiast na jakim to wszystko jest, na jakim poziomie ma być to widowisko, czy kulturalne, czy te oddziaływania kulturalne, czy oddziaływania sportowe. Marzenia każdy ma takie, żeby to było na jak najwyższym. Jak jest na jak najwyższym, to tych środków zawsze brakuje. I taka dyskusja wśród radnych mnie absolutnie nie dziwi, bo takie dyskusje są w różnych miastach. Pytanie zasadnicze i podstawowe, czy nas stać. Zawsze powstaje taki dylemat, na co przeznaczyć środki finansowe. Tu pan sugeruje budowa ulicy, prezydent i wielu radnych obstaje przy tym sporcie. No moim zdaniem najpierw powinniśmy realizować podstawowe potrzeby mieszkańców, do których powołana jest gmina. Natomiast takie rzeczy jak dofinansowanie sportu zawsze jest na drugim miejscu. Podejmowany tutaj właśnie temat, ta kwestia kulturalna, wychowawcza sportu. Tak, to prawda, bo młodzież, dzieci i młodzież musi mieć jakieś... Wielu radnych mówiło, że warto w to inwestować. Tak, mamy do tego bazę sportową. W ogóle wychowanie przez sport na pewnym etapie życia, gdzie człowiek jest do szkoły jeszcze chodzi, ma bardzo ważne znaczenie. Bardzo ważne. Zresztą a potem jak starszy też, bo to jest związane z psychiką, ze zdrowiem i tak dalej, więc ta kultura funkcjonowania w sporcie rekreacyjnym czy wyczynowym powinna być propagowana cały czas i na okrągło. Jednak jak się patrzy na inne społeczeństwa, czy to niemieckie, czy to na przykład skandynawskie, to ilość osób ćwiczących jest ogromna i to ma niezwykle ważne i pozytywne skutki w życiu i młodzieży, i dorosłych, więc to są takie hasła ogólne, ale my powinniśmy iść w tą stronę. Tu jedyna dyskusja to, czy nas na to stać. Czy jakieś argumenty w dzisiejszej dyskusji, że sport jest ważny, no w takim mieście jak Grudziądz, gdzie czasami też się zarzuca coś takiego, że no brak trochę, brak tej rozrywki, prawda? Czy te argumenty niektórych radnych pana jakoś tu przekonują? Czy sport jest ważny i jak najbardziej powinniśmy wspierać przede wszystkim rozwój sportu dziecięcego, młodzieżowego, jak najbardziej. Natomiast my nie dyskutujemy o dofinansowaniu sportu dla dzieci i młodzieży, o dodatkowych zajęciach w klubach, o zatrudnianiu nowych trenerów, o budowie kolejnych boisk, tylko rozmawiamy o stronie konsumpcyjnej, jaki jest sport wyczynowy, zawodowy, na który chodzą kibice. Przy czym warto zwrócić uwagę, bo bardzo często pada porównanie sportu do kultury. Chcę podkreślić, że no, kultura dla odbiorców, czyli dla mieszkańca Grudziądza, jest zdecydowanie droższe niż sport, bo analizując dane finansowe, które dostaliśmy od spółek teraz, wynika, że koszt udziału jednej osoby w takim chociażby meczu żużlowym, w zależności od frekwencji na meczu, waha się od 7 do 16 zł od osoby, przy czym warto podkreślić, że chociażby ostatnie koncerty w Akcencie na Hej, gdzie była pełna sala, sprzedano wszystkie bilety, każdy Grudziądzanin, który chciał wziąć udział w tym koncercie, musiał wyłożyć 59 zł, tak? Także mówimy też o tym, że jaki powinien być udział po pierwsze kibiców, czyli przychody tych spółek ze sprzedaży biletów wstępu, a po drugie najważniejsza sprawa sponsorów, ponieważ tutaj niestety miasto dofinansuje w ponad 50% te spółki akcyjne. Dodatkowo sponsorują te spółki miejskie, takie jak wodociąg. No właśnie, tutaj pojawiły się pewne takie argumenty z tej strony, że nie ma wglądu, kto dokładnie te 1 600 000, tak? Dokładnie chyba. Ile z tych środków praktycznie stanowi, jakby to powiedzieć, taki transfer zewnętrzny środków, również miejskich, albo przynajmniej spółek należących do miasta? No niestety na chwilę obecną to jest tylko zapis księgowy, ta kwota 1 600 000 w poszczególnych spółkach, natomiast chciałbym, żebyśmy tak jak w innych miastach, chociażby wspomnianym przeze mnie w toku dyskusji w Wrocławiu, widzieli dokładnie i na ile są podpisane umowy sponsorskie. Nie od kogo, bo to jakby rozumiem, że to jest tajemnica handlowa spółki akcyjnej, natomiast chciałbym wiedzieć, że faktycznie umowy sponsorskie wynoszą tyle i tyle na podstawie podpisanych umów, natomiast dofinansowanie miasta jest adekwatne do tych wpłat sponsorskich.